Mela podekscytowana idzie na spotkanie Cześć. Z Kacprem. Wie, że ten ma dla niej niespodziankę. Hej, a co to za niespodzianka? Tadam, no jak ci się podoba? Idealny, prawda? Że to ma być lokal dla mnie? Słuchaj, ja wiem, no może nie wygląda jakoś imponująco, no ale opłaty są przynajmniej w porządku. Kacper, ale my naprawdę musimy wynająć już coś teraz, tak... Mela, a na co chcesz czekać, no? Założyłaś firmę. Firma musi na siebie zarabiać, no bo inaczej przynosi straty. Nie mam czasu, ja poradzę. Już wszystko boli z nerwów. Słuchaj, o ile pamiętam, świetnie sobie radziłaś bez lokalu. Uleny w domu. Ale Kacper, ja nie mam pieniędzy, pewnie trzeba zapłacić im jakiś zadatek, kaucję. Słuchaj, to ja mam pieniądze, to nie jest problem, no pożyczę ci przecież. Po co mi żartujesz, że ja od ciebie będę brała jakieś pieniądze? Słuchaj, to potraktujmy to jako moją inwestycję. No jeśli chcesz, to nawet możemy spisać umowę. Kurczę, nie wiem. No chodź, zobaczymy, no chociaż, jak już tutaj jesteśmy, no. No dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. To pan dzwonił? Tak, tak, to ja. No, ale dzwoniłem w sprawie mojej dziewczyny, no, która chce tu założyć gabinet manikira. Oczywiście, to rozglądajcie się, ja muszę odebrać telefon. Tak, oczywiście, jasne. Jak ci się podoba? No podoba mi się, tylko sama nie wiem, Kacper. No Melcia, słuchaj, no ja wiem, trzeba to odświeżyć, no. No i widzę jeden poważny problem. Jaki? Jak odniesiesz sukces i trzeba będzie zatrudnić dodatkowe dziewczyny, no to ja nie wiem, gdzie one się tam. Weź tak sobie nawet nie żartuj. Mówię serio, no. Ale to nie jest problem na dzisiaj. Kacper, jak to się wszystko nie uda? Ja nie mam oszczędności, ja muszę zarabiać. Mam szkołę aktorską, a jak rzucę pracę... Ale słuchaj, nie musisz od razu rzucać pracy w Addiction, no. Możesz zacząć tutaj, no i w wolnej chwili brać zmiany w pubie, no. Irek na pewno się zgodzi. No niby tak. Bo wszystko jest możliwe. Kolejny raz to mówisz. Bo to jest prawda. Wszystko to jest możliwe, no patrz. Jezu, jak ty we mnie wierzysz. Nikt we mnie tak nie wierzył. To co? Bierzemy ten lokal? I przełamujemy klątwę wudu tak totalnie na całego. A mogę się jeszcze zastanowić? No jasne, no. Ale nie za długo. Bo jak się pojawia okazja, to trzeba z niej korzystać. Jesteś kochany, wiesz? No chodź to.